na wprost, bardziej na lewo czy bardziej na prawo, a może zupełnie innym śladem? Chodniki po obu stronach czy może po jednej? Progi zwalniające czy nie? Witam wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu konsultacyjnym. Mieszkańcy ulicy Słońskiego i okolic krakowskich Pychowic już skonsultowali sprawę jej rozbudowy. Aż 40 osób pytało i słuchało odpowiedzi projektantów. Bardzo staramy się unikać sytuacji, w której mieszkańcy orientują się, że coś się będzie działo dopiero w momencie, kiedy wjeżdża sprzęt na budowę. No wtedy już jest za późno, żeby coś zmieniać. Dlatego ZDMK, planując remonty, przebudowy i budowy nowych ulic, coraz częściej sięga po konsultacje społeczne. Szeroko korzysta przy tym z powszechnej, nowo wytworzonej podczas pandemii kultury spotkań online. Mieszkańcy mogą się dużo lepiej zapoznać z projektem, mogą się spokojniej wypowiedzieć. Te spotkania przebiegają w sposób zorganizowany. Efektywność takich spotkań jest dużo wyższa niż tych, które mieliśmy wcześniej. Każde spotkanie jest rejestrowane i w każdym momencie można do niego wrócić. ZDMK nie zapomina także o tych, którzy nie mogą albo nie chcą korzystać z instrumentów online. Mamy tą drugą nogę, takie działania analogowe. Rozdawanie i roznoszenie ulotek informacyjnych, punkty informacyjne na miejscu planowanej inwestycji, formularze umożliwiające zgłaszanie uwag i wreszcie dyżury telefoniczne ekspertów. Czy chciałby Pan jeszcze coś dodać po prezentacji tutaj? Ja myślę, że przejdźmy do dyskusji. Wszystkie wymienione wcześniej działania zaistniały w wypadku pomysłu połączenia ulicy Przykopy z Beskidzką. Właśnie tworzony jest raport z konsultacji. ZDMK w każdym przypadku stara się o kompromis między wolą mieszkańców, przepisami prawa i możliwościami projektowo-budowlanymi.